Witam wszystkich serdecznie. Wybaczcie, że troszeczkę jestem niedyspozycyjny, ale mam nadzieję, że nie wpłynie to jakoś mocno. Ważne jest, żebyśmy pamiętali w modlitwie o tych, którzy ewangelizują i myślę, że to jest też wyraz, znaczy nie myślę, jestem przekonany, że dawanie świadectwa, głoszenie Ewangelii jest wyrazem Bożej miłości do ludzi, że zależy nam na tym, aby oni mogli poznać Pana i być uratowanymi. Podobało mi się to, co Reinhard Bonnke mówił, że on jest gotów stać tuż przed bramami piekła, aby jeszcze zawracać ludzi i kierować ich w kierunku nieba, do pojednania, do społeczności z Bogiem. Drodzy, ja chciałbym nawiązać do tego, co tydzień temu słyszeliśmy. Kto był, kto słuchał, i polecam, i można to kazanie jeszcze raz sobie, a nawet dobrze by było przesłuchać. Tyle dobrych rzeczy było przekazywanych przez brata Małkiewicza. I tak przed tym nabożeństwem, jak mówiłem tydzień temu, w moim sercu też zrodziła się taka myśl, że muszę wrócić w zwiastowaniu do mówienia o tym, czym jest prawdziwa miłość, bo sądzę, że czasami nie rozumiemy. Brat Małkiewicz nam mógł tutaj i tak bardzo plastycznie i obrazowo przedstawił nam, o co chodzi w tej Bożej miłości. Ja się ucieszyłem, bo jakby było to takim potwierdzeniem dla tego, co zamierzałem powiedzieć i chcę powiedzieć dzisiaj, jakby dołączyć do tego, coś będzie z tego, co on mówił, ale też może też zwrócę uwagę może na inne jeszcze rzeczy, które no, takie bardzo praktyczne, o których nam mówi Boże Słowo. W pierwszym liście Jana, w 4 rozdziale, od 7 do 11 wiersza czytamy tak: umiłowani, miłujmy się nawzajem. Umiłowani, miłujmy się nawzajem, gdyż miłość jest z Boga. I każdy, kto miłuje, z Boga się narodził i zna Boga. Kto nie miłuje, nie zna Boga, gdyż Bóg jest miłością. W tym objawiła się miłość Boga do nas, iż Syna swego jednorodzonego posłał Bóg na świat, abyśmy przezeń żyli. Na tym polega miłość, że nie myśmy umiłowali Boga, lecz że On nas umiłował i posłał Syna swego jako ubłaganie za nasze grzechy. Umiłowanie, jeżeli Bóg nas tak umiłował i myśmy powinni nawzajem się miłować. Cały czas przejawia się tutaj jedno ważne słowo, to jest miłość, miłować, i to jest słowo greckie agapeo, o którym też słyszeliśmy tydzień temu. Agapeo jest takim szczególnym słowem dotyczącym miłości, bo punkt ciężkości na miłość, o którą Bogu chodzi, nie jest położona na nasze uczucia, na nasze emocje, ale jest położony akcent na Twoją i moją wolę, na nasze decyzje. Kiedy Jezus mówi o czasach ostatnich, to mówi, kiedy naucza i o znakach mówiących, kiedy przyjdą ostateczne, to zwróćcie uwagę, dwie rzeczy będą dotykać ludzi wierzących, Kościół. Ja już nie mówię o prześladowaniach, ale coś, co jest takim niesamowicie ważnym w życiu każdego z nas. Jezus mówi tak, czy znajdzie wiarę, gdy przyjdzie? Inaczej mówiąc, czy będzie w naszych sercach ciągle zaufanie do Boga, ufność ku Bogu? Bo to, co będzie się działo i co się dzieje, zwróćcie uwagę, zresztą tak jest zawsze, od momentu, kiedy zaufaliśmy Bogu, diabeł próbuje podważyć naszą wiarę, nasze zaufanie do Boga. Przez różne, czasami trudne sytuacje chce, żebyśmy zwątpili w Jego dobroć, w Jego miłość, żebyśmy nie ufali Mu tak całym sercem, jak powinniśmy Mu ufać.
I druga rzecz to jest to, że Jezus mówi, że w tych ostatecznych czasach miłość wielu oziębnie. I to, co dzieje się w świecie, dotyka i atakuje wierzących i atakuje Kościół. Dlatego musimy wrócić i przypomnieć sobie, kiedy Bóg mówi, żąda i oczekuje, bo to jest przykazanie, przykazanie miłości, tak? Słyszeliśmy, że tutaj to nie jest opcja, my nie mamy wyboru, my mamy przykazanie od Pana, mamy się miłować i to tak, jak On nas umiłował. I to jest to słowo agapeo i na końcu chcę pokazać, co charakteryzuje to, tą miłość, do której, którą Jezus nakazał Kościołowi, nakazał nam w naszych relacjach, w małżeństwie, w rodzinach, w Kościele. To jest przykazanie, abyśmy się miłowali. To słowo agapao oznacza miłować, okazywać serdeczność, pragnąć, ale jak mówię, akcent położony jest na decyzję, na wolę. Wiecie, jeżeli to słowo, w tym słowie Bóg mówi tak, czy używając tego słowa, Jezus mówi, że mamy miłować wrogów, to jeżeli tam by była fileo, przyjaźń, albo jakieś, kiedy masz do czynienia z wrogami, to nie masz pozytywnych też uczuć. Bardzo często musimy przez te niepozytywne uczucia przejść do agapeo, czyli zdecydować się, aby pomimo wszystko okazywać miłość tej osobie czy tym osobom. I o to Bogu chodzi. W języku Nowego Testamentu, tam gdzie są więcej jest emocji, to jest w tej przyjaźni, fileo. Fileo odnosi się do miłości, w której jest przyjaźń, są te relacje, są te zwrotne emocje, jeden wobec drugiego. Ale w agapeo może być tak, że okazujesz miłość, ale nie masz zwrotnej reakcji, nie masz pozytywnej reakcji. Kiedy Biblia mówi o Bożej miłości do nas, używa tego słowa, że tu, kiedy jest napisane, że Bóg jest miłością, Bóg jest tym agapeo, On umiłował nas, czy tylko niektórych umiłował, którzy byli w porządku wobec Boga, którzy mieli dobre nastawienie wobec Boga. Tam jest napisane, że On umiłował, agapeo umiłował nas, kiedy byliśmy jeszcze, jak? Grzesznikami. Wiecie, to słowo grzesznik oznacza człowieka pogrążonego w ciemności, w złym. Więcej, w liście do Efezjan w drugim rozdziale od pierwszego wiersza jest napisane, że byliśmy z natury dziećmi gniewu i oporni wobec Boga. W liście do Efezjan jest nawet napisane, że byliśmy nieprzyjaciółmi wobec Boga, a on postanowił okazywać nam miłość. Miłość. Pomimo wszystko, kiedy Jezus umierał na krzyżu, czynił to z miłości do człowieka i do tych ludzi, którzy tam drwili z Niego i śmiali się z Niego, lekceważyli Go, a jednak On modlił się do Ojca, aby Ojciec przebaczył im, bo oni nie wiedzą, co oni czynią. Tylko Boża miłość, ta agapeo, która skierowana jest nie do emocji, ale do decyzji, do woli, pozwala nam przechodzić ponad te rzeczy. Nie rozumiemy Bożej miłości, nikt z nas nie rozumie. Dotykamy, doświadczamy tej Bożej miłości w stosunku do samych siebie. I ja mówię, że ta miłość Boża totalnie mnie złamała, kiedy Bóg pokazał mi, w jakiej ciemności jestem, w jakim tym odejściu od Boga, jak daleko jestem, a jednak On postanowił okazać mi miłość i to mnie totalnie złamało. I słuchajcie, my nie robimy niczego szczególnego, bo jeżeli Jezus mówi i po tym wszyscy poznają, że jesteście moimi, kim? Uczniami. Uczniami. Kiedy miłość wzajemną mieć będziecie. Panie, słuchajcie,
nieporozumienie może przerodzić się, jeżeli ono ciągle trwa, w jakąś złość, w jakiś gniew. I później jeden na drugiego, tak jak słyszeliśmy tydzień temu, nie możemy patrzeć albo wolimy się gdzieś omijać z daleka, ale to nie jest miłość. Ktoś tak bardzo ładnie powiedział, ja się z tym absolutnie zgadzam. Nie ma w Kościele miejsca na wrogość. Nie ma w Kościele miejsca na niechęci. Nie ma w Kościele miejsca na złość jeden wobec drugiego. Bo wiecie, co za tym, drodzy, się kryje? Za tym kryją się siły ciemności. Tak właśnie diabeł działa. On niszczy twoje serce, moje, po to, abyśmy się oddalali jeden od drugiego. Umiłowani, miłujmy się nawzajem, gdyż miłość jest z Boga. I każdy, kto miłuje, z Boga się narodził i zna Boga. W liście do Galacjan apostoł Paweł napisał, ale służcie jedni drugim w miłości. Albowiem cały zakon streszcza się w tym jednym słowie, mianowicie w tym, będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego. Tak więc mamy przykazanie, mamy przykład, mamy Boga, który sam pokazuje, w jaki sposób miłować dobrych i złych. Tych, którzy okazują czy odpowiadają na naszą miłość i tych, którzy nie odpowiadają na naszą miłość tak, byśmy chcieli. A jednak Bóg mówi, że powinniśmy miłować. I to jest, myślę, ogromne zabezpieczenie dla mnie samego, pilnowanie mojego własnego serca. Bo jeżeli dopuszczę niechęć, to diabeł będzie wciskał tam coraz więcej negatywnych emocji i rzeczy. I to będzie we mnie rosło. I to może mnie duchowo zabić. I zabije, jeżeli nie zrobię z tym porządku. Ja wam kiedyś opowiadałem, wiecie, w służbie, tak jak chrześcijanie, tak usługujący i pastorzy i kaznodzieje, przeżywamy różnego rodzaju rzeczy, dobre i złe. Sympatię, miłość, wdzięczność, ale też dużo czasami niechęci, czasami niezrozumiałej albo nawet różnego rodzaju niewłaściwych postaw. I byłem poruszony, kiedy, to akurat nie jest moje świadectwo, ale kiedy jeden ze sług Bożych, którego Bóg naprawdę wspaniale używał, został przez innego sługę Bożego, to jest niegodne, ale takie rzeczy się dzieją, został fałszywie oskarżony. I wiecie, to spowodowało, że bracia, liderzy, przywódcy zabronili mu głosić Ewangelię. Wezwali go do zmiany. Wiecie, to te plotki, to wszystko tam gdzieś szło za nim. Miał dwa wyjścia. Albo pogrążyć się w rozżaleniu nad sobą. Albo powiedzieć, ja w takim razie daję sobie spokój ze służbą. Wiecie, jeśli nagle znajdujesz się w miejscu, tak jak ktoś traci pracę, on stracił środki i możliwości życia, bo przecież z Ewangelii żył, zwiastowania, tak jak Pan postanowił nam, mówi Boże Słowo, ale on zachował swoje serce prawym przed Bogiem. I on wiedział doskonale, że jest niewinny, że jest oskarżony niewinnie, ale nie pozwolił, żeby w jego sercu pojawiła się nie tylko niechęć, ale złość, gniew na tego, który go oczernił. Trwał w Bożej miłości. Bo Boża miłość to nie są emocje. Boża miłość charakteryzuje się konkretnymi cechami. Na tym polega miłość, mówi nam Boże Słowo. Że na tym polega miłość, że Chrystus, gdy byliśmy jeszcze grzesznikami, oddał za nas życie. Na tym polega miłość. Nie wtedy kocham, bo mnie kochają, ale kocham pomimo tego, że mnie nie kochają, że mnie nie miłują, że posuwają się nawet do rzeczy niegodnych. Kocham,
bo takie jest przykazanie. I to chroni mnie przede wszystkim. I nie dopuszczę, żeby diabeł znalazł miejsce i, że tak powiem, wkładał do mojego serca coraz większe rozżalanie i niechęć, w końcu złość i nienawiść. Będę chronił swojego serca, bo jest przykazanie Pana. To nie mówi człowiek, pastor, ktokolwiek, to mówi Pan. To przykazanie daję wam, abyście się wzajemnie miłowali. I wtedy tak naprawdę wychodzi, czy jestem uczniem, czy nie. Czy ja chcę się uczyć Bożych dróg i czy się uczę Bożych dróg, czy też nie. Ten brat zachował swoje serce. Po roku czasu wszystko wyszło na jaw. Wiecie, zawsze wszystko wychodzi w pewnym momencie na jaw. Nie da się nic zrobić, co by nie było ujawnione, tak? Najgorzej, jeśli to przyjdzie w dniu sądu, kiedy nagle wszystko zostanie ujawnione i okażą się nasze motywy, działania, słowa, to wszystko zostanie, co szeptaliście, tak? Gdzieś tam w zakamarkach, to będzie rozgłaszane na dachach. Co robiliśmy? Biblia mówi, że nic nie jest w stanie się ukryć przed nim, nic. I jakby to wszystko wróci. W każdym razie ten brat został po roku czasu przywrócony do służby. Cierpiał niewinnie. Wiecie, i to jest coś, co mnie niesamowicie w tej historii rozłożyło. Tamten stracił możliwość usługiwania. Tamten musiał ponieść konsekwencje. Tamten został bez środków. A Bóg powiedział temu fałszywie oskarżonemu, a teraz pomożesz mu. Każdego tygodnia, bo nie wiem, to Anglia, każdego tygodnia będziesz dawał coś ze swoich środków dla niego. I on mówi, kiedy tamten nie widział, on podchodził pod jego dom, brał kopertę, wkładał środki, tyle, ile odbierał od Boga i wrzucał do jego skrzynki. To było anonimowe i czynił to przez dłuższy czas. Na zło odpowiedział dobre. Czy nie jest tak napisane, że zło zwyciężajcie dobrem? Czy to nie jest prawdziwa Boża miłość, kiedy my opieramy się Bogu, Bóg woła do nas, Bóg nas wzywa, Bóg coś do nas mówi, a my ciągle gdzieś tam odchodzimy na bok. A jednak On ciągle cierpliwie czeka, jak ojciec na marnotrawnego syna, ciągle czeka, bo jest Bogiem, który jest miłością, bo jest Bogiem, który nie szybko wpada w gniew. Nie w ten sposób Bóg działa. O nim jest coś zupełnie innego powiedziane. Dlatego Słowo Boże mówi, że w Kościele chrześcijanie powinni znosić się w miłości. Tak jest. Znoście jedni drugich w miłości. To jest wezwanie do wszystkich nas. Panie, ale przecież On tak... Ona tak, tak mnie potrafi. Wiecie, jeżeli pójdziemy tym torem, to nagle zobaczymy, że Kościół przestaje być tym, czym powinien być, to w Kościele ten, który jest głową, jest miłością i ta miłość, która jest w nim i którą on jest, ona powinna być obecna w Kościele. W każdym z nas. Bez wyjątku. Znosić. To słowo znosić oznacza wytrzymywać, wytrwać, znosić cierpliwie. Nawet oznacza ścierpieć. Ono ma takie konotacje, że coś po prostu znosisz. Nie jest to dobre, nie jest to wygodne, nie jest to przyjemne, ale dlatego, że miłujesz i postanowiłeś trzymać się słów Pana, znosisz to. Modlisz się
o tą osobę. Modlisz się o rozwiązanie problemu w Boży sposób. W Boży sposób. Apostoł Paweł, list do Koryntian, w 16 rozdziale, wierszu 14, mówi tak: wszystko niech się dzieje u was w miłości. Wszystko, cokolwiek byście nie robili. Wiecie, każdy z nas, ja muszę sobie zadać pytanie: Boże, czy ja praktykuję, czy ta miłość Boża jest obecna w moim życiu, czy inni tą Bożą miłość widzą? List do Efezjan i do Kolosan mówi o spojeniu w miłości, o związaniu, o wiązkach miłości. 2 Koryntian 6,6 mówi, że ta miłość ma być nieobłudna. Jesteśmy zaskoczeni trochę, bo przecież zbór w Koryncie był obdarowany charyzmatami, darami łaski. No i ten zbór miał ogromny problem z miłością. Tam był ogromny deficyt miłości, pomimo wszystkich darów ducha, które się manifestowały. I dla nas czasami to jest takie zaskakujące, prawda? No bo jak, dary łaski, dary ducha, dzieją się rzeczy wspaniałe, a jednak brakuje tego fundamentu, w jaki sposób te dary powinny się manifestować i przekazywać. I Paweł mówi: dar jest darem, darem łaski, ale ten dar powinien być przekazywany, tym darem mamy usługiwać w miłości do Boga i w miłości do siebie nawzajem. Jan pisze w tym pierwszym liście, i to też czytaliśmy tydzień temu, ten fragment od 13 do 17 i właściwie dalej, że mamy miłować nie tylko słowem, ale czynem i prawdą, działaniem. A więc muszę sobie i powinienem sobie zadać pytanie, czy moje życie i czy ja postępuję w Bożej miłości. Jak słyszeliśmy, pisze Jan ten list i swoje listy pod koniec pierwszego wieku, właśnie zwracając uwagę na miłość. I tutaj mam także zapisany ten fragment, na którym skupiał się tydzień temu nasz kaznodzieja. My wiemy, że przeszliśmy ze śmierci do żywota, bo miłujemy braci. Bo miłujemy braci, miłujemy siostry. Kto nie miłuje, pozostaje w śmierci. Po tym poznaliśmy miłość. No właśnie, po czym ją poznajemy? Po tym poznaliśmy miłość, że On za nas oddał życie swoje. I my winniśmy życie oddawać za braci. Po czym mogę poznać to, że ktoś mi mówi, że mnie miłuje, a obmawia mnie za plecami, a robi coś niewłaściwego wobec mnie, to nie jest miłość. Ktoś oszukuje siebie. Po tym mogę poznać miłość, że wyświadczam dobro, nawet kiedy otrzymuję coś niewłaściwego, jestem gotów z łaski Bożej, w mocy Ducha Świętego prosić Boga, aby mógł w tym wszystkim okazać miłość. Tak jak Chrystus. Bo inaczej diabeł zniszczy moją relację z Bogiem, zniszczy moje wnętrze. W tym się objawiła miłość Boga do nas, że za nas oddał swoje życie. Na tym polega miłość, że nie myśmy umiłowali Boga, lecz że On nas umiłował i posłał Syna swego jako ubłaganie za grzechy nasze. Umiłowanie, jeżeli Bóg nas tak umiłował i myśmy powinni wzajemnie się miłować. I zobaczcie, Jezus okazuje tą miłość wobec nas grzesznych, którzy jeszcze nawet zamiaru nie mamy, aby być posłusznymi wobec Niego.
A jednak On oddaje życie, On cierpliwie na nas czeka, On nas wzywa i robimy wiele złych rzeczy jako grzesznicy, a On ciągle próbuje w jakikolwiek sposób na siebie zwrócić uwagę, abyśmy porzucili grzech i zwrócili się do Niego. I zaczęli Go miłować. Przestać miłować grzech, ale zaczęli Go miłować. Nowe przykazanie daję wam, abyście się wzajemnie miłowali, jak ja was umiłowałem. Abyście i wy się wzajemnie miłowali, po tym wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, jeśli miłość wzajemną mieć będziecie. Paweł, apostoł do tego zboru w Koryncie, tak obdarowanego, mówi tak na początku 14 rozdziału, dążcie do miłości. Mówi, starajcie się gorliwie o dary. Dary są wyrazem Bożej miłości do nas. Zabiegajcie o nie, ale tak też mówi, starajcie się, aby chodzić w miłości, w tej Bożej miłości. Tak więc chciałbym, żebyśmy zobaczyli, że ta miłość, którą Bóg jest, agapeo, ona jest skierowana do twojej i mojej woli. Ta miłość, którą Bóg nam okazuje i chce, żebyśmy my ją okazywali, jest bez względu na to, w jaki sposób, jak ja w danym momencie zostałem potraktowany. Nie jest to łatwe, ale jest to możliwe dzięki Bogu i Bożej łasce i dzięki temu, że mówimy, tak Panie, ja chcę wyświadczać dobro, pomimo tego, że nie ma tego, tej zwrotnej, właściwej reakcji wobec mojej osoby. Apostoł Paweł w tym liście do Koryntian 13 rozdziale definiuje miłość. Właściwie pytanie, czy... No ale pokazuje, obrazuje nam tą miłość. Okazuje się, że dary ducha jeszcze nie są świadkiem tego, że mamy miłość. Chociaż tak powinno być. One nie powinny być zawieszone gdzieś tam poza miłością. Mówi, choćbym mówił językami ludzkimi, anielskimi, a miłości bym nie miał, nic mi to nie pomoże. Wiara też nie jest miłością. On wyraźnie oddziela wiarę od miłości. Choćbym miał pełnię wiary, tak żebym góry przenosił, a miłości bym nie miał, nic mi to nie pomoże. Wiedza nie jest miłością, choćbym posiadał całą wiedzę, a miłości bym nie miał. I tutaj apostoł Paweł, wierzę, Duch Boży, Duch Święty, który to słowo przekazał, mówi, pokazuje nam, czym ono tak naprawdę jest, ta miłość agape. I wiecie, właściwie powinienem sobie wypisać te wszystkie cechy miłości. Zapytać, czy ja się mieszczę w tym, albo ile się mieszczę. Co z tej miłości Bożej jest w moim życiu. Bo apostoł Paweł pisze tam, że miłość, tą miłość, którą Bóg nas umiłował i którą On jest i którą On wobec nas okazuje, pamiętacie, on na początku zaczyna, ta Boża miłość jest jaka? To, co ją charakteryzuje, to jest cierpliwość. Cierpliwość. Miłość, agapeo, charakteryzuje się cierpliwością. To słowo cierpliwość jest pięknym słowem greckim, makrotymeo, czyli być cierpliwym, wytrwać, znosić cierpliwie, być wielkodusznym, być pobłażliwym. Wiecie, z taką wielką pobłażliwością czasami Bóg patrzy na nas. Ja sądzę, że i mogłem też to zobaczyć czasami, że ja mam tak negatywne spojrzenie i mówię, Boże, to... Ale widzę, że Bóg patrzy z ogromną miłością na nas.
Czy ja tak patrzę na siebie też, albo inaczej, czy też patrzymy na innych, bo tu o to chodzi. Czy jestem, znoszę cierpliwie, czasami z taką pobłażliwością, ktoś coś, czy ja muszę od razu wytykać mu błąd? Jest pobłażliwa, wielkoduszna. Wiele jakby może przejść do porządku dziennego nad pewnymi rzeczami. Nie od razu gdzieś tam punktować. W liście do Rzymian, w 2 rozdziale, to słowo jest użyte odnośnie Boga. On takim jest. Bo gdyby takim nie był. I tutaj jest napisane tak, w 2 rozdziale listu do Rzymian, 4 wierszu, i mówi tak, albo może lekceważysz bogactwo Jego dobroci i cierpliwości i pobłażliwości, nie zważając na to, że dobroć Boża do upamiętania cię prowadzi. Zwróćcie uwagę, Boża dobroć, Boża cierpliwość, wielkoduszność okazywana grzesznikowi, komuś, kto nie należy do Boga, nie jest z Nim w przyjaźni. Ta dobroć, ta wielkoduszność oddziaływując na człowieka grzesznego, kruszy i łamie jego serce. Bo Bóg chce, żebyśmy mieli takie serca, jakie On ma. Aby ten Duch Boży, który jest tak pełen tej dobroci, aby był w nas. Może lekceważysz tą Jego cierpliwość, tą Jego pobłażliwość, ale On takim jest. Dalej jest napisane, że ona jest dobrotliwa. To słowo też jest użyte w tym 4 wierszu. Przez Jego cierpliwość i przez Jego dobrotliwość Bóg chce doprowadzić nas do upamiętania, do odwrócenia się od tego, co grzeszne, co brudne, co nieczyste. Nie wolno nam lekceważyć tego, tej dobroci i pobłażliwości Boga. Przyjdzie czas, że ta dobroć i pobłażliwość się zakończy. I co wtedy? Tu dalej jest w 5 wierszu. Ty jednak przez zatwardziałość swoją nieskruszone serce gromadzisz sobie gniew na dzień gniewu i objawienia sprawiedliwego sądu Boga. Jeżeli odrzucamy Jego cierpliwość, Jego dobrotliwość, to w końcu spotkamy się z gniewem Bożym, słusznym Bożym gniewem. Dalej ona nie zazdrości. A więc czy jest we mnie ta wielkoduszność, cierpliwość, cierpliwe znoszenie różnego rodzaju nieprzyjemności? Czy to jest we mnie? Czy jest we mnie ta dobrotliwość, którą Bóg okazuje względem mnie? To słowo dobrotliwe oznacza być litościwym, współczującym, życzliwym. Czy to we mnie jest? Czy ja taki jestem? Życzliwy, współczujący, litościwy. Ona nie zazdrości. Nie zazdrości. Czyli inne tłumaczenia mówią, ona nie zajrzy, jeżeli, tak jak też słyszeliśmy tydzień temu, ona taka jest, że ona nie zazdrości. Czy gdzieś w nas od razu rodzi się zazdrość o coś, o kogoś? Wiecie, zazdrość jest niesamowitą, negatywnym, nie tylko doznaniem, to jest grzech. Bracia sprzedali Józefa z powodu zazdrości. Kain zabił brata z powodu zazdrości, bo zazdrościł tego, że Bóg odpowiedział i na ofiarę Abla, a na jego nie odpowiedział. Zazdrość posunęła, poprowadziła go do morderstwa. Wiecie, że Pana Jezusa wydali arcykapłani uczeni w piśmie. Właśnie tam jest napisane, wydali Go z powodu zazdrości.
zazdrościli. Bo Jezus miał tylu zwolenników, tyle rzeczy się działo cudownych. Bóg tak wspaniale działał przez Niego i oni nie mogli tego znieść. A później, kiedy już Jezus został ukrzyżowany i wydany z powodu zazdrości, kiedy apostołowie głosili i całe miasta były poruszone, czy to Tesalonika, czy w Azji, przychodzili Żydzi. Tam jest wyraźnie napisane. I z powodu zazdrości podburzali innych, aby sprzeciwiali się głoszonej Ewangelii. Zazdrość. No właśnie, czy potrafię cieszyć się z sukcesów innych, że to inni. Wiecie, pamiętam jeszcze lata, bardzo dawno temu, kiedy rozpoczynałem służbę w Ustroniu, byłem zastępcą, czy jak to się wtedy nazywało, drugim pastorem. I wiecie, były te dni skupienia, to się dopiero rozpoczynało, bracia z kościoła innego przyszli i ten zapał i to włożyli do kościoła, do zboru w Ustroniu, i tylko że mnie nie zapraszali do usługi. Wiecie, to było dla mnie przykre, bo ale to pokazuje, jak musimy siebie pilnować. I pamiętam, gdzieś wykładowca jakiś nie dojechał, ktoś nie dojechał. A ja byłem zajęty, w ogóle nawet nie myślałem w tym czasie o tym, no bo nie byłem zaangażowany, nikt mnie nie poprosił, nie? Ale nie wiedziałem, że tam gdzieś wewnątrz mnie była zazdrość. I pukają do drzwi. Ja ze szmatą coś tam wycieram. Pastorze, potrzebujemy kogoś. Znaczy kogoś, no akurat wypadł, no to przyjdź, coś powiedz, nie? No wiecie, to w ogóle przyjść i powiedzieć coś tak, o. No ale ale gdzieś tam wewnątrz mnie odkryłem taką satysfakcję, taką brzydką, wredną satysfakcję. Nie, nie mogę. No nie mogłem, siłą rzeczy nie mogłem, wiecie, ale to uczucie takie, nie, że zazdrość. Ona nie zazdrości. Czasami musimy się z tym zmagać. Czy to chodzi o rzeczy duchowe, czy to chodzi o rzeczy materialne. Miłość, agape, nie zazdrości. Właściwie powinniśmy mieć wewnętrzną radość, kiedy widzimy, jak Bóg błogosławi i duchowo, czy materialnie kogoś drugiego, brata i siostrę. Nie zazdrości. Dalej tam jest napisane, że ona nie jest chełpliwa, nie przechwala się. Wiecie, są ludzie, którzy tak dużo umieją mówić o tym, co robią, kim są. Ja tego nie potrafię i nie chcę. Ale jak przyjdą i opowiadają, to ty jesteś tak coraz mniejszy, coraz mniejszy, coraz mniejszy. Spotkaliście się z czymś takim? Ale to nie jest miłość. Tak naprawdę, jeżeli jesteśmy obiektywni, co masz, czego byś nie otrzymał? Jeżeli Bóg cię użyje, to tak naprawdę tylko dlatego, że to On zadziałał, prawda? Coś się wydarzyło, ktoś został uzdrowiony, ktoś przyszedł do wiary w Jezusa, ktoś upamiętał się. Gdyby nie On, ja nic nie jestem w stanie sam zrobić. Prawda? Z czego się chełpić? Paweł pisze do tego zboru w Koryncie, oni mieli różne problemy. I z zazdrością, oni mieli problemy z chełpieniem się. On to piętnuje, dlatego on o tym pisze, czym ta miłość praktycznie jest. Ta Boża miłość, która powinna być ich udziałem. Nie przechwala się, nie chełpi się, bo zdajemy sobie sprawę, że to, kim jesteśmy, co możemy zrobić, jest wyrazem Jego łaski. Amen. Jego łaski. A więc nie jest chełpliwa, nie nadyma się, czyli nie pyszna, próżna.
nie postępuje w sposób nieprzystojny, nieprzyzwoity. Taka jest miłość. Taka jest Boża miłość, którą mamy, która ma być obecna w naszym życiu. Nie szuka swego. Nie szuka swego. W liście do Filipian też Paweł mówi, że on ich wzywa do tego, żeby nie myśleli tylko, co jest. Niechaj każdy baczy nie tylko na to, co jego, lecz na to, co cudze. Czyli inaczej mówiąc, żebym był zainteresowany potrzebami innych ludzi i w odpowiedni sposób reagował. Nie szukał rzeczy tylko, tak jak i dalej jest ten przykład Chrystusa, który opuszcza niebo i przychodzi, bo on nie szuka swego, szuka tego, co jest dla nas dobre. Pytanie jest, czy ja szukam tego, co jest dobrego dla moich braci, dla moich sióstr. Nie unosi się. To słowo, które tutaj jest użyte, myślę, że bo to jest paroksyno, chyba od tego pochodzi paroksyzm. Taki człowiek, który, wiecie, jest taki zapamiętany w złości. Miłość tak nie działa. Nie ma z tym nic. Czyli nie jest rozdrażniony, porywczy, zapalczywy. To nie jest częścią miłości. Takim nie jest. Ona taka nie jest. Nie jest o to, że myśli coś złego, jak dalej mówi nam Boże Słowo. Nie raduje się z niesprawiedliwości, ale raduje się z prawdy. To słowo wszystko zakrywa. To jest tak dziwne. Ja mówię, miłość na pewno w swojej pobłażliwości nie od razu osądza i punktuje. Czasami jakby zostawia pewne rzeczy. Pozwala Bogu, Bożemu Słowu, Bożej łasce pracować w życiu danej osoby. Chyba, że trzeba wkroczyć. Ale to słowo, ono bardziej oznacza, to jest tak przetłumaczone u nas, ale ona znosi i wytrzymuje. Tu jest chyba taki główna rzecz na tym słowie postawiona. Znosi. Wytrzymuje. Wszystkiemu wierzy, czyli ufa. Ufa Bogu. Ja myślę tak, wszystkiemu wierzy, ale nie jest naiwna. Wierzy Bogu, Bożemu Słowu. Ufa Bogu w każdej sytuacji, chociaż czasami nie rozumie i nie rozumiemy tego co się dzieje. Ona wszystkiego się spodziewa. Ona pokłada nadzieję w Bogu, w Bożych obietnicach i na końcu ona jest wytrzymała, wytrwała, gotowa stawić czoła, trwać mocno wobec wszelkich przeciwności. Zobaczcie, miłość tym się manifestuje. Ta Boża miłość, agape. I każdy z nas powinien sobie zadać pytanie, czy ile tego wszystkiego jest w twoim i w moim życiu. Każdy, kto miłuje, właśnie tak, z Boga się narodził i zna Boga. Ja wiem, że to jest proces i my wzrastamy w tym. Miłość Boga do nas objawiła się, że posłał swego Syna na ten świat i Chrystus ukrzyżowany za nas. Gdy jeszcze byliśmy daleko, jest dowodem. Tak mówi Paweł w liście do Rzymian, ukrzyżowany jest dowodem Bożej miłości wobec każdego z nas. I to powtarza też Jan w tym pierwszym liście. Na tym polega miłość, że nie myśmy umiłowali Boga, ale On nas umiłował i posłał Syna swego jako ubłaganie za grzechy nasze. I chciałbym na koniec przeczytać jeszcze dwa wiersze z listu do Filipian. Drugiego rozdziału. Apostoł Paweł pisze tak: dopełnijcie radości mojej i bądźcie jednej myśli, mając tę samą miłość, agapę, zgodni, ożywieni jednomyślnością,
i nie czyńcie nic z kutliwości, ani przez wzgląd na próżną chwałę, lecz w pokorze uważajcie jedni drugich za wyższych od siebie. Niechaj każdy baczy nie tylko na to, co jest jego, lecz i na to, co jest cudze. W czym mogę być zbudowaniem, zachętą, błogosławieństwem dla Kościoła, dla moich braci i sióstr? Powiem tak, jeżeli miłujemy Pana, tak jak mówi Jego Słowo, miłujemy Kościół. Miłujemy Kościół. Tydzień temu usiedliśmy tam z bratem Małkiewiczem i był Daniel i Marta tam przy tym stoliku. I on mnie zapytał, no a jak ty się nawróciłeś i jak to, dlaczego, tak wiecie, specjalnie tak chciał, żeby coś może... Ja mówię, po moim nawróceniu, nie wiem, dzisiaj jadę pół godziny do zboru, ale mieszkając w Bielsku jechałem godzinę do zboru. Z jednego krańca miasta na drugi, dwoma autobusami, z przesiadką. Zajmowało to godzinę, żeby dojechać na nabożeństwo. Ale muszę wam powiedzieć, mnie tam nie mogło nie być. To są najwspanialsze rzeczy, kiedy możemy być z Kościołem, kiedy możemy przeżywać Bożą obecność, kiedy możemy wielbić Boga. I On tutaj jest. Nie możecie nie być. Jeszcze jedna rzecz. Na tym polega miłość. Bardzo istotne to, co Jezus mówi w Ewangelii Jana. Muszę to odnaleźć, bo sobie to specjalnie zapisałem. Czasami bardzo ważne rzeczy gdzieś tam umykają, ale chciałbym, żebyśmy to 14... Nie, nie, momencik. Z Ewangelii Jana. Na czym polega... O, to jest 14 rozdział, wiersz 23 Ewangelii Jana. Odpowiedział Jezus i rzekł mu, jeśli kto mnie miłuje, agapeo, jeśli kto mnie miłuje, słowa mojego przestrzegać będzie. I ojciec mój umiłuje go i do niego przyjdziemy i u niego zamieszkamy. Zobaczcie, miłość nie jest uczuciem, chociaż w tym jest uczucie. Mogą być i są emocje, ale to nie jest punkt ciężkości. Tą miłość możemy scharakteryzować, to co Paweł mówi, ale też jeśli mówisz, że Boga miłujesz, możesz to poznać poprzez stosunek do innych, w jaki sposób ich traktujesz, czy dbasz o nich, o ich dobro. I tutaj jest napisane, jeśli kto mnie miłuje, to jest też twój i mój stosunek do Bożego Słowa. Słowa mojego przestrzegać będzie. I ojciec mój umiłuje go i do niego przyjdziemy i u niego zamieszkamy. Pytanie jest, jeżeli go miłujesz, bo możemy się oszukiwać, tak jak pamiętacie w Ewangelii Mateusza, Jezus mówi, nie każdy, który do mnie mówi, Panie, Panie. Ale jeśli mówię i mówisz, miłuję Jezusa, to znaczy, że miłujesz to Słowo. To znaczy, że respektujemy Boże Słowo. To znaczy, że ono jest dla mnie najważniejsze, aby wypełniać to, co On mówi w swoim świętym Słowie. Prawda? To jest prosty sprawdzian. To nie jest żadna abstrakcja, coś nieokreślonego i nie wiemy, czym ta miłość do Boga, do Jezusa się manifestuje. Dopełnijcie radości mojej. Bądźcie jednej myśli, mający tę samą miłość, zgodni, ożywieni jednomyślnością. Powstańmy, drodzy, aby się modlić. Mamy taką cudowną obietnicę w liście do Rzymian 5:8, że miłość agape Boża rozlana jest w naszych sercach przez Ducha Świętego. Bóg chce nas napełniać swoją miłością. I pamiętajmy, że tam, gdzie jest Bóg, jest Jego miłość. Jest to, o czym mówiliśmy przed chwilą. Panie, ja Ci dziękuję za Twoje święte słowo. Ja Ci dziękuję za to słowo tydzień temu, co przesłałeś nam przez brata Adama, Boże. Dziękuję Ci, że
to było tak wspaniałe i potężne i dziękuję Ci, że Ty nam na to zwracasz uwagę, mnie i każdemu z nas. I tak modlę się o samego siebie i modlę się o nas. Panie, dopomóż nam rozumieć, pojmować, jak szeroka, jak długa, jak głęboka, wysoka jest miłość Chrystusowa. Panie, napełniaj ten Kościół, nas, każdego z nas, Twoją miłością. Daj, abyśmy praktykowali, chodzili w Twojej miłości. Przyjdź, Duchu Święty, dotykaj nas i działaj. W imieniu Jezusa Chrystusa. O to się modlimy i prosimy. Halleluja. Chwała Ci, Jezus. Drodzy, możemy modlić się indywidualnie. Możemy Bogu dziękować za Jego miłość, za Jego dobrotliwość wobec nas. Ale też możesz powiedzieć, Panie, napełniaj mnie miłością. I powiem Wam, cieszyłbym się, gdybyśmy mieli, że tak powiem, odwagę i szczerość. Powiedzieć, Boże, chcę więcej miłości Twojej w moim życiu. Pomóż mi tak miłować, tak kochać jak Ty. Bądźmy szczerzy i otwarci przed Bogiem, tak aby Duch Boży, aby Bóg mógł działać w Twoim i w moim sercu. Amen.